Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kaorle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Czarnobylit, gdzie ruszamy na dalsze przeszpiegi tej okolicy, sprawdzić pozostałe znaki zapytania. Wiem, że miał w tym odcinku powrócić pulsometr, ktoś tu śpi, ale niestety przypomniałem sobie, że pożyczyłem go bratu, aby przygotował lepszą wersję. Co więcej, publiczną wersję aplikacji, tak aby każdy mógł, wstaniesz, sobie pobrać i we własnym zakresie. No dobra, nie będziemy go tu męczyć. We własnym zakresie przetestować działanie gier na organizm, zmysły i wszystkie tutaj aspekty. Jakie horrory mogą rozbudzić, bo no nie da się ukryć, że mamy tutaj niemały horrorek. Właśnie zapomniałem o skanowaniu terenu, chwilę nas nie było, ale nic kolega nie krył. Mamy tu niemały horrorek, a przypuszczam, że to zaledwie jego początek. Jeszcze słusznie zauważyliście to Oksana, szczególnie, że przyglądając się ścianom, jakie mijamy, kryją się na nich jakieś takie złowieszcze cienie. Mam lekkie obawy, że nie są tam przez przypadek umieszczone, a wręcz możemy mieć jakiś większy kontakt z nimi. No dobra, ale trzeba przyznać, że wysłaliśmy naszego kolegę tam na 80%, to było 60% szans, ale jak na 60%, to w miarę przyjemnie jest. Przynajmniej było do tej pory. Nie widzimy żadnych żołnierzy. Nie słyszymy żadnych problemów. Pogadaliśmy sobie z laleczką. Uuu, a to co? Moment, musisz poczekać, Tania. Co my tu mamy? Wujek? Dziadek? Uuu, wow. No i tyle nam to przyszło z tego życia. Czy my możemy coś podnieść z tego, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy unikać? Trochę nie podoba mi się sytuacja. Coś takiego tu widzieliśmy, bo ostatnio pojawił się ten czarny stalker, tak? Po odkryciu takich kryształów. A tak jak widać, wśród tych urządzeń, które możemy stworzyć, w jaki sposób on będzie się pojawiał w naszej historii, bo możemy opóźnić jego przybycie, wykorzystując odpowiednie urządzenia. Więc zakładam też, że to nic, znaczy nam zależy. Wierszek, pokaż ukryje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łowca wyszedł się przejść. Nagle wyskoczył zając, fuzją przed nim machając. Bum, bum, ojej, trach. Łowca pójdzie w piach, czołga się do domu. Zakop go głęboko i nie mów nikomu. Co, jaka w ogóle muzyka? Ruskie chłopaki. Znam te hity. Co najlepsze, ta impreza jakby była w miejscu, do którego mamy się udać, ale tak jak obiecałem, w pierwszej kolejności wykonamy dość wnikliwą eksplorację. Co to jest? A, spalacz czarnobylity, no niestety. Warto by było zabrać to też ze sobą, podobnie jak i wytrychy, bo jak widać, otwiera to nam nowe przejścia. Ale nim pójdziemy gdziekolwiek dalej, w pierwszej kolejności chcę zająć się wszystkimi znakami zapytania, żeby nie bolało, że coś pozostawiliśmy. Szczególnie, że na ten moment, zaraz się okaże, że zrobiliśmy rundkę honorową, ale na ten moment jakoś nie czuję kwestii ograniczenia naszego plecaka. Tak, możemy do niego zajrzeć, nie widzę opcji, może się dowiemy w najgorszym momencie, ale tak, nie widzę opcji, żeby tu w jakiś sposób nasz plecak był ograniczony. Jedyne, co mnie smuci, że tak w poprzednim odcinku praktycznie na każdym kroku kryły się skarby.
Tak teraz bardzo rzadko trafiamy na coś istotnego. Przynajmniej nic nam nie podświetla. Tam jest jakiś człowiek na po... Oj, 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 to jest więcej ludzi. Najgorzej, że nie wiemy, jak daleko potrafi zajść. Tu. Chyba musimy inaczej z nimi pogadać. Panie kolego, gdzie pan jest? Работа. Ни капли безделья. Несчастный Владимир не знает веселья. Владимир, не нудь się. Найдем мы coś dla ciebie. Widzę, że nie ma różnicy, czy jakoś długo przytrzymamy, szybko. Niestety powalamy ich. Ale jeszcze zdrowie psychiczne. Oczywiście te możemy wyleczyć jakoś grzybami. Zdrowie psychiczne pozwala nam tutaj trochę zdziałać. W tych tematach nie wiem. Oj, kolega potrafi się też obrócić. Trochę skradanka nam z tego wszystkiego wychodzi. Trzeba pamiętać o opcji wychylania się. Dobra. Nie wiem, ile mamy czasu, nim on pójdzie. Rozwiążemy ten problem. Słusznie też w komentarzach zauważyliście, że nie wiadomo, jak spojrzeć na naszego bohatera. Na miejscu mamy żołnierzy, którzy czegoś pilnują. Wow! Tam ktoś jest. Po co zostali tu przysłani, ale powiedzmy w jakiś sposób legalnie przez rząd. A to my jesteśmy w jakimś sensie partyzantami? Nie powinno nas to chyba być. O! Co z tobą? Я уже и с жизнью попрощаться успел. Спасибо. Ты только будь осторожней теперь. Ладно? Буду. Слушай, я тебя запомню. Как знать, может, однажды сочтемся. Czekaj, kolego, ale... Co myśmy właśnie zrobili? Nie no, fajnie, lubię czynić dobro, jeżeli... Nie musimy się namęczyć, wystarczy podejść. Jest, ale nie podoba mi się jedna sprawa. Że chyba mamy jakiś cykl dobowy, bo tak jak widać, zaczęły się tu dziać jakieś niedobre rzeczy. Może powinniśmy przyspieszyć, jeżeli chcemy zobaczyć te znaki zapytania. Niestety, bo wcześniej chodziliśmy, było tak w miarę bezpiecznie. Teraz z każdej strony dziwne pioruny tu się pojawiają. Nie wiem, czy to jest uzależnione po prostu od misji, które gdzieś po drodze wykonaliśmy. Co to jest na ziemi? Oj! Oj! Ała! Przyszedł zakończyć начатое, urod! Co tu произошло? Глаза разуй! На нас напало сраное исчадие ада! Pomóż mu? Nie ma apteczek. Ty mnie tak prosto grozisz. Izwini. Ja niczym nie mogę tobie pomóc. Ale możemy zrobić apteczkę. Czekaj chwilę, kolego. Tylko... Czy tu jest bezpiecznie? Bo zaczynam się bać. Maszty lecznicza, amunicja, płyta. Czy to chodzi o maść leczniczą? Kolego, może jeszcze coś dla ciebie będzie. Maść lecznicza, okej. Czy to jest apteczka? Tak, pomóż. To postawi cię na nogi. Dziękuję.
Okej. Rozumiem, że możemy sobie przygotować na później też jakieś czy ziółka uspokajające, ale tu się robi naprawdę nieprzyjemnie. Zaczynam się bać. Odzyskaj zasoby. Tylko jeden zasób odzyskamy. Chodziliśmy przecież sobie jeszcze niedawno jakby nigdy nic, a teraz na każdym kroku... Przecież tu zaczynaliśmy niedawno. Dobra, to jest ten znak zapytania, do którego nie jesteśmy w stanie wejść. Tam nasz kolega jeszcze handlarz. I chyba wszystkie znaki zapytania, jakie mogliśmy, tak? Bo tutaj jest ten budynek, gdzie zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. Do czego to doszło? Więc jedyne miejsce, które możemy jeszcze sprawdzić, to te 88 metrów gdzieś tam w górze. Może inną ścieżką niż chodziliśmy do tej pory, żeby spróbować coś podnieść, ale... To jest jakaś chemia dla nas? To chyba oznacza mniej więcej tyle, że powinniśmy... O, jest! Duża beczka. Powinniśmy się chyba stąd zbierać jak najszybciej. Nasze ostatnie chwile tu w tym miejscu. Pomogliśmy dwóm ludziom. Z tych już nic nie weźmiemy, ale ten czarnobylic strasznie się tu rozrasta. Chyba, że to te zabójstwa, które wykonaliśmy, sprowadzają na przykład zło na ten świat. Jakoś tak to by można było sobie interpretować. Dobra, w tym budynku będzie misja główna. Wolałbym nie chodzić po tych dziwnych promieniach. Mam nadzieję, że jak wejdziemy do tego budynku, to też już będziemy trochę bezpieczniejsi. Nie, to było coś tutaj, ale... My to widzieliśmy? Nie, jak wiej? Długo stojeć! Ty na terytorii Pripyatskiej bratwy! Co? Gdzie ja? Братва! Ну, Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист! Как звать? Kolego, mieszkałem tutaj zanim jeszcze urodził się... Nie, no okej. Nie będę się zwierzać obcym ze swojej przyszłości. Potwierdź. Mieszkałem tutaj zanim jeszcze urodził... A może tak, zaprzecz. Jak śnodbyt będę no, widział. No, вряд ли. Я сюда в 85-м переехал. Игорем звать. Тогда тут все было по-другому. 1985-й. Это 3 минус 5. Короче, это больше 10 лет назад. О! Ты понимаешь, что это значит, Игорь? А? Ха-ха! Это значит, что ты один из нас из Припятской братвы! A Pripyatskaya bratwa rulit! Prawda? I skolko was w tej twojej bratwie? No, jeszcze niedawno nas było mnogo, no teraz остался один я. Я босс. A ty будешь моей правой рукой. Что ж, видимо, спасибо. А что случилось с твоими друзьями? Сейчас вспомню. Погоди. Так, Саня. Саню арестовали. Ой, Гриша был. Гришу застрелили. Олег с лестницы свалился. Вован. Вован в реке утонул. Ну а Леху съел крокодил. Что? В Припяти же нет крокодила. Да не настоящий. Хе-хе-хе. Ну, крокодил. Жаришь? Наркотик такой. Крокодил. Ты про... Дезоморфин? Слышал про него? Вообще-то это чистый яд. Ты к нему своих ребят не подпускай. Каких ребят? Я ж тебе говорю, я один остался. Один. Евгений. Ну и ты еще мой заместитель. По этому случаю стоит выпить. Но нар весь мой самогон конфисковала. Но теперь мы вместе. Припятская братва еще вернется. И мы зададим этим наровским ублюдкам. Такого они точно не ожидают. No, kolego, to nie jest najlepszy moment na pogawędki. Zdaje się być gościem, który zna różnych ludzi. To strzał w ciemno, ale warto spróbować. Po handlu i zobaczymy, co ma do zaoferowania, poza beznadziejnym gustem. Pogadajmy jeszcze. Albo tak, po handlu. Ty mówisz, że targujesz, da? Co u ciebie jest? Не знаю.
каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, братвы. No to była dobra opcja. Jeszcze pogadajmy. A może jeszcze ty raz skrzynkę? Co u ciebie jest? Прости, Игорь. Wróć jutro. No nie, myślę, że pomagi zapłacimy mu za nią. Ja ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Хе-хе. Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежет, если я ее обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ха-ха. Ты мне нравишься. Нет, не отрезала. Она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Ну, добра, то wiemy już wszystko. Мне пора идти. Братва Фурема, Игорь! Szczególnie, że ta okolica średnio przyjazna, ale może w jego skrzynce są wytrychy. Użyj przedmiotu, aby sprawdzić, co się znajduje wewnątrz. Pewnie, użyj. Aha, amunicja. Znaczy, to może nie jest zły układ, ale... Chciałbym wytrychy. No dobrze. Co mogliśmy podnieść, to chyba podnieśliśmy tak, no... Przypuszczam, że jeszcze znalazłyby się gdzieś jakieś rarytasy, ale tak, misje główne. Tam jest handlarz, tam jest misja, do której wejść nie możemy, więc chyba widzieliśmy już wszystko. Wbijamy do tego budynku. Tu jeszcze były jakieś skarby. Najbardziej się boję, że gdzieś w okolicy kręci się ten już tajemniczy jegomość, o którym tak wszyscy tutaj dyskutują. Tu mamy jakieś w ogóle czerwone... może moment, może jeszcze jednak tu mamy wejść? Nie wchodzić do tego czerwonego budynku. Co prawda świat jakby ulega destabilizacji, ale liczę, że żołnierzy już nie ma. My jeszcze możemy przejść na ostatnie... Aha, przeszpiegi. No nic, wszystko wskazuje na to, jeszcze to sobie wbijemy oczywiście. To nie to, że nie podniesiemy niczego więcej, ale wszystko wskazuje na to, że... Co mogliśmy wyciągnąć z tych miejsc, to w miarę wyciągnęliśmy. O-o. Co to za śmiechy, dzieci? Wcale nam nie do śmiechu, dzieciaczki. Piękne miejsca. Znaczy, mają coś w sobie te stare konstrukcje. Nie wiem, czy to jest mądre, że tu chodzę, skoro radar niczego nie wskazał. Nam się już w głowie coś zaczyna mieszać. No ostatnie miejsce to jest chyba... O! Dobra. Awansujesz na kolejny poziom. Tak nas chcecie straszyć. Łobuzy, ja już tutaj zawał, że czarny pan przyszedł.
ten, którego imienia nie można wymawiać i ten, którego nie poznaliśmy, że to już po nas praktycznie. Oni sobie tylko takie boom, awans, nie? No świetnie, świetnie. Jeszcze chętnie bym coś tutaj przeskanował w okolicy. Ostatni strzał. Tak mówię, jestem zdziwiony, że tak mało rzeczy na ziemi leży, by się wydawało, że przecież takie puchy są stworzone do tego, aby je podnieść. Ale no, liczę, że w miarę dobrze wyczyściliśmy teren. Weszliśmy z różnych stron. O, to zakładam, że po tej linii sobie przejdziemy. I co, to też takie niedostępne? Dziwne sprawy. W tamtym budynku byliśmy, tak? To jest nasz początek przygody. Tam już jest Czarnobylit i budynek, do którego nie możemy wejść. No okej, czyli to, po co tu przyszliśmy, pewnie szło od razu z rozpędu wziąć to miejsce. Jak jeszcze było całkiem ładnie. No, zastanawia mnie, będę musiał się przyjrzeć nagraniu, czy czasem ta cała sytuacja, jaka nas tu spotkała, nie była związana z zabójstwem tych żołnierzy. No, ale zadanie wykonane, ale... Udało ci się wykonać pierwsze zadanie. Kiedy będziesz gotowy, użyj generatora, aby dostać... Aha, aby dostać się dalej, okej. No to co, chyba nie ma co kombinować. Tak liczę, alkohol, leki... Liczę, że wszystko, co mogliśmy podnieść, Czarnobylit. Pozostają nieznane, ale to domyślam się, że ten Czarnobylit to nie jest ten spalacz Czarnobylitu. Jego nie potrafiliśmy zrobić. Umiejętności, o proszę, do tych towarzyszy, których możemy spotkać. Współtowarzysze i receptury konstrukcji. Może tak, zejdźmy od tego tutaj syczącego. Aha! O, ile zdrowia na takim byle skoku. Mam nadzieję, że się wyleczymy w bazie. Myślałem, że jest niżej, tak to bym szedł dookoła. Zastanawia mnie, bo tutaj mamy wszystkie obiekty, jakie są odblokowane, ale to są chyba tylko te budowlane. Zastanawiam się nad wytrychami, tak, żeby dojść do tego, gdzie je można zrobić. No niestety, wydaje się, że to, gdzie będzie można stworzyć wytrychy, jest dla nas jeszcze niedostępne. Tych szarych konstrukcji nie możemy sprawdzić. Coś jest wyżej, to karka elektryczna, prasa hydrauliczna, akcelerator, więc tak samo zakładam, że tam będzie do zrobienia ten nasz spalacz Czarnobylitu, czy jak to się zwie, więc no cóż, wyposażmy się i chyba spadamy. Ta burza rzeczywiście to jest efekt, który pojawia się z czasem. I zakładam, że to jest efekt, który nam sugeruje, że powinniśmy już stąd spadać, bo wraz z nim może pojawić się Czarny Pan, czy Czarny Stalker, tak to się nazywa, o. Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно, но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ну ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены,
Важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. O ile mamy czym zapłacić, ale każdego dnia wszyscy współlokatorzy będą składać raport przebiegu przydzielonych im zadań. Okej, okay, czyli takie nagrody przynieśli. Wszystkie zdobyte przez nich przedmioty zostaną automatycznie przypisane do twojego ekwipunku. Jeśli uznasz, że nadszedł już czas na dalsze działania, naciśnij A. No okej, okay, nic więcej tu nie wyciągniemy. Tylko nasze zdrowie widzę. No, ten skok był niepotrzebny na finał. I racje żywnościowe są przydzielane raz dziennie, mają kluczowy wpływ na zdrowie i morale Igora oraz jego współtowarzyszy. Aby przydzielić rację, zaznacz postać i wybierz ilość jedzenia, którą chcesz przekazać. Pół racji, stan psychiki pogorszy się. Czy, ale, a, to jest ile nam zejdzie z ekwipunku. No to nie, to możemy całe naprzód, możemy jeść. Igora nie zmieni się, lecz zje normalną rację. Tutaj stan psychiki poprawi się, ponieważ zjadł dosyta. Cała jedynka. Psychikę mamy jeszcze w normie. Zresztą możemy sobie na wyjście te zupki zrobić. Zróbmy póki co normalną rację. I dla Igora i tutaj też normalną rację. Pojedyncza racja sprawi, że twój współtowarzysz nie czuje głodu, jest zadowolony. Co nieznacznie poprawia jego stan zdrowia i morale. O! Jest zadowolony, że misja się udała. Będzie zły przez to, że nie otrzymał racji. Okej. Okay. Znacznie poprawi stan zdrowia i morale twojego towarzysza, ale wszyscy są zadowoleni, więc racja taka sama jak Igora. Tak, to będzie sprawiedliwe. Czy na pewno chcesz zakończyć tak? Dzień dobry. Wieczorem możesz budować nowe obiekty w bazie i trenować ze współtowarzyszami. Wykorzystaj zebrane zasoby i punkty umiejętności. No myślę, że musielibyśmy... Igor, pistolet, który ja tobie dał... Долго путешествовал со мной и уже довольно старый. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. No, dobra, chyba możemy. Muszę najpierw zbudować narzędzie, no właśnie. Хорошая идея. Я его сделаю, когда будет возможность. Он тебе правда пригодится, Игорь. My mamy nóż do strzelania, tak. Czy tam jest to narzędzie wspomniane? Bo nie wiem, wszedłbym tutaj, ale nie chciałbym czasem misji odpalić. Co tu masz w pokoju, Igorze? Pokaż. Wow, jakie tam ma sprzęty tutaj. Projektor, odtwórz. Widzieliśmy, kogo tu sobie zamówić. Czekaj. Ty masz naszą Tiankę. Ładny ten pokój, Igora. A nie, przecież Igor to my, z Oliwierem pomyliłem. Ty, Oliwier, to ty nie patrz, co my tu mamy w środku, tak? To jest nasz pokój. To jest nasz pokój. Czy te łapki do czegoś prowadzą? No dobrze, wyłącz. Zobaczmy, chciał coś ulepszyć. Sen jest nie dla nas. Plany. Czym to jest? To jakieś soczewki? Czyżby gogle VR? Oddal, zbliż, nie możemy tym obrócić w żaden sposób. A jest, okej. Okay. Czy rzeczywiście coś, jakiś taki hełm do wspomnień? Czy jak to nazwać? Nie idziemy jeszcze spać. Zabieramy się za budowę. Nie po to zbieraliśmy tyle złomu, żeby nic tutaj teraz nie stworzyć. Tylko byłbym zatem, narzędzia konstrukcyjne, ekwipunek, nie, komfort współtowarzyszy. Byłbym zatem, aby zabrać się za jedzenie.
Proszę, czyli szlifierka pozwoli nam robić wytrychy. Znaleźliśmy to i dlatego to było na szaro cały czas. Odzyskuj zasoby z dowolnych przedmiotów i spalacz. Zbuduj narzędzia zasilone czarnobylitem w celu odblokowania przedmiotu. Komora radiacyjna pozwoli ci na samonicestwienie. Ginąc w ten sposób zachowasz wszystkie swoje przedmioty. Ale to co, to jak mamy na przykład niski stan zdrowia i wszystkiego, to możemy się unicestwić i powrócić? To skomplikowane. Maski, apteczki, leki, no to widzieliśmy. Czyli co, bo do tego jest potrzebna wycinarka laserowa, bo myślę, że to będziemy mogli zabrać ze sobą później w podróż. No to możemy tę wycinarkę za moment zrobić, ale o, jest ogródek. Wydaje się, że to by było niezłe. Dzięki niej na co dzień po powrocie do bazy jest niewielka ilość ziół dodawana. Niewielka ilość grzybów, niewielka ilość żywności. Czyli chcąc, nie chcąc, wycinarka laserowa musi być. Niestety to wszystko jest dużo droższe niż się spodziewałem. Myślę, że naprawdę znieśliśmy fajne rzeczy, sporo tego, a okazuje się, że to nie jest tak miło. Tak, tutaj zaraz te części elektroniczne nam zejdą, wszystkie inne przedmioty. Co najlepsze, to niestety wpływa to na komfort życia w bazie. Nadwyżkę mocy na minus, tak? Może... nie, tu nie zmieścimy. Okej, okay. Ale wydaje się, że tutaj jakieś dwa przedmioty będą mogły być. Fajne jest to budowanie, fajny jest zamysł. Dobra, zasilanie bazy jest niewystarczające. Wybuduj zasilanie. Tak dobrze było, zasilanie. Generator na 200, możemy generator na 250. Zupełnie inna cena, bo tutaj grzyby jeszcze dochodzą. Albo generator na 500, zoptymalizowany. Nie jest taki drogi, a to może na odwrót. Mamy 200, to jest 622, 2 i 8 sztuk ropki. Nie, no to nam zdecydowanie opłaca się. A, tylko to wpływa na jakość powietrza. No właśnie, coś za coś. Bo ten zdecydowanie się opłaca najbardziej. Ale znowu kosztem powietrza. Tych części mechanicznych trochę mamy. No dobra, to nie będziemy sobie psuć powietrza. Wstawmy ten generator na grzyby. Niech tutaj gdzieś w rogu stanie. To wiele tłumaczy, tak? Trzeba przemyśleć, co chcemy, no. Nie mamy jeszcze żadnych urządzeń, które pozwoliłyby nam filtrować to powietrze, dlatego tak się nie spieszę z tym. Ochrona przed promieniami... a nie, już jest jakość powietrza. O proszę, to może trzeba było zainwestować w ten lepszy generator? Co tu mamy? Oczyszczacz powietrza, zioła, elektronika, grzyby. A to nam zabiera komfort życia i nadwyżkę mocy, tak? Na minus 40. Komfort życia to minus 80, to mi się nie podoba, ale plus 160, plus 100. Części mechaniczne, elektroniczne. No, będzie trzeba szukać złotego środka. To postaw tutaj koło tej pompy. I przynajmniej jakość powietrza też już będzie na plusie. Jedynie komfort życia w bazie jest gorszy. Nie wiem, czy ogródek to zmieni akurat. Jakość powietrza, zasilanie. No, zabrałbym się za ogródki. Komfort nasz? Nie. Ulepszenie bazy. Gdzie były te ogrody? Jeszcze musimy odnaleźć się w tym wszystkim. O! Aj, to zasilane czarnobylitem. Ale nie mamy już grzybów na to. Więc spalacz będzie musiał poczekać. Komfort będziemy mogli też poprawić, budując łóżko. Stać nas na to. Zasilanie, jakość powietrza. I znowu zgubiłem... co to? A Igor ma ogródek. No na pewno racje żywnościowe nam się przydadzą, tylko co? Grzyby 8, zioła 8. No niewiele nam zabrakło. Uprawa grzybów. To może nie jest taki głupi pomysł, żeby te grzyby i zioła wykorzystać już teraz do tego, aby w przyszłości się gdzieś tam pojawiły. Chociaż zobaczmy, czy nie potrzebujemy, jak już tutaj jesteśmy, grzyb i ziół do tego, aby stworzyć sobie wytrychy. Jednak przyznam, że one wydają się naprawdę istotne z perspektywy naszej tutaj przygody. Ulepszenie bazy? Nie, wytrychy na szczęście tego nie potrzebują, ale też nie wiem, czy nie będziemy ich wytwarzać przy tym urządzeniu, więc takie warsztaty typowo produkcyjne postawimy gdzieś tutaj, żeby wszystko było w jednym miejscu. Tamte sobie po prostu działają, a do tych, jak się domyślam, będziemy musieli podejść. Jakość powietrza znowu na to ucierpiała, ale tak, pokaż nam, ile wytrych. Substancje nie są takie drogie. Może ostatnio aż 3 wytrychy były potrzebne. Z dwoma bym chętnie, a może i z trzema pobiegał.
Cena jest całkiem uczciwa, może nawet 4, żeby no nie było sytuacji, w której no, czegoś nie zobaczyliśmy, bo nie mieliśmy wytrychów. Dobra, bierz 5. Wydaje się, że mamy spory zapas wytrychów, mam nadzieję, że nie będę żałował tego. Podoba mi się to, w jaką stronę idzie ta baza. No i teraz te... No chyba zioła i grzyby, no to wszystko jest nam potrzebne, aby... Nie podoba mi się to, że niewielkie, tak? A to wszystko jest nam potrzebne. Im szybciej ustawimy, tym szybciej się tego dorobimy. No, fajnie by było mieć żywność już teraz. Dajmy to tu w kącie i tak nic więcej nie wciśniemy. Fajnie by było mieć już żywność teraz, ale no... Musi poczekać. Domyślam się, że to samo nam będzie wpadało. Tak zawsze w tego typu grach wychodzę z założenia, że im szybciej się dorobimy takich rzeczy produkcyjnych, tym lepiej będzie dla nas w przyszłości, tak? Bo już będziemy mieli coś takiego fajnego, co sobie wykorzystamy kolejnego dnia. Już to zacznie pracować na siebie. Odzyskaj zasoby. O, ale ten odzysk jest taki trochę przeciętny. Zobaczmy, co jeszcze moglibyśmy zrobić. Zaczyna mi się podobać to wszystko. Zaczynam też rozumieć, co i jak tu działa. No, wiadomo, że są jeszcze... Maszyna do recyklingu. O, a maski i tak dalej. Pewnie warto będzie niebawem się zająć i takimi rzeczami. Prasa hydrauliczna, amunicja, wszystkie ulepszenia do strzelby. A, nasz kolega chciał rewolwer ulepszać. Na pewno to, produkty albo ulepszenia. Nie strzelamy za dużo, ale jeżeli mamy rzeczywiście, te produkcyjne miały iść tu, jeżeli mamy faktycznie ulepszać jakieś rzeczy zgodnie z tym, co nam zasugerował ten kolega, no to czemu nie? Wszystkie ulepsze... Trochę... Nie jest takie drogie. 2-2-2 i to z takich substancji czy rzeczy, których podnieśliśmy dość sporo. No, ustaw się. To rzeczywiście tak Arban zauważył. Trochę klimaty Fallouta nam się zrobiły. Tylko dla ciebie zrobiliśmy. I co możemy? Co można ulepszyć? I co, to jest jakaś cena tego? Czy po prostu w zamian za to, że wybudowaliśmy to, to już jest? Okej, okay, magazynek. A tu się ceny pojawiają. Nie wiem, czy nam coś potrzebne, bo do tej pory nie strzelaliśmy z nikim. Może celownik, większy, dokładniejszy celownik. Przeniesiony z karabinu. O! Co tutaj mamy? Duży, masywny, z czerwoną kropką. Ułatwia celowanie na średnie i długie dystanse. Średnie i długie. Mała czerwona kropka na celowniku ułatwia szybkie celowanie na średnie dystanse. Duży, masywny celownik. I teraz mam dylemat, czy wolę dużą kropkę na duży dystans. No bo to nie jest chyba broń na duży dystans. 1-3-2 albo 2-2. Ma czerwona kropka. Nie, to raczej będziemy z tej czerwonej kropki korzystać. To jeszcze może być spoko. Ale resztę, tak żeby headshoty sadzić bez problemu, ale resztę rzeczy bym zostawił. Jeszcze z takich kwestii tutaj, jakie możemy rozwiązać, chętnie bym wpłynął pozytywnie na komfort życia w bazie. Co prawda, jak widać, już te łóżka, no to by było fajne, łóżko medyczne, ale nic nie zrobimy tutaj. Może jeszcze jeden oczyszczacz powietrza. Tylko to wpłynie negatywnie na komfort, tak? Bo to byśmy mieli fajne, czyste powietrze, ale... Już powoli z mocą byśmy doszli do zera i tyle. Co my jeszcze mamy takiego komfortowego? No ale w sumie przyznam, że taka szafka w celu fajnego, wygodnego przechowywania... No szafka nocna będzie. W celu fajnego, wygodnego przechowania przedmiotów, które nie warto zabierać na misję. Czemu nie? Oj, możemy szafkę na szafkę ustawiać. Pokaż to. No właśnie, na przykład ta amunicja nam jest zupełnie niepotrzebna teraz. Więc sobie wskakuje, czyli nasz ekwipunek, a już widzę, w jaki sposób jest ograniczony. No i to wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Zakładam, że te materiały budowlane to też możemy bez bólu tutaj zostawić. Ulubiony napój stalkerów. To może gdzieś się tam... A jak na sztuki? Podziel. No właśnie. Podziel. A przytrzymaj jest na podziel. Dwie sztuki bym odstawił, jedną sztukę alkoholu może bym nosił przy sobie, bo no widać, że tam coś na handel było, tak? Roztwór jodu. My mamy grzyby w lesie. Amunicja. Nie, no to... Chociaż ta amunicja, jak było widać, to też jest fajny towar handlowy. Racje żywnościowe możemy sobie tutaj spokojnie zostawić. A reszta może nam się przyda do budowy. Dobra, czyli dwie paczki amunicji, wytrychy. To mi się podoba. Części mechaniczne, nie ma tego wiele. Filtr do maski, ale maski nie mamy.
Zaczynam powoli chyba rozumieć, co i jak to działa. Przypuszczam, że jakby Staszek się dobrał do tej gry, to te szafki, oj! No wiadomo, na co by wydał głównie do tej rzeczy. Oświetlenie, czy to wpływa na komfort? Wpływa! Czyli warto by było zadbać jeszcze o komfort naszych towarzyszy. Tu nie mamy ziółek. Oświetlenie. To niestety wszystko ciągnie prąd. 40, 40, 80, ale minus 40 aż taka lampa. Tam mamy lampki nocne, czarnobylic. Co to jeszcze mamy? Telewizory. Czyli coś mamy tam do odtwarzania, ale niestety wiele z tych rzeczy wymaga zasilania. Są fajniejsze, jak stoły i fotele. Dlaczego fotel wymaga grzybów, tak? Zagrzybiały fotel. Przedmioty do... co tu mamy? Ściana z drewna. No miło, fajnie, że im się podoba, jak postawimy ściankę taką działową. Można, domyślam się, że swoje te, też zbudować taką ładną, fajną, przyjemną okolicę. No na grzyby się trochę nastawiamy, bo fajnie by było te racje żywnościowe pobierać. Przedmiot, kosz na śmieci, części mechaniczne. Całkiem spoko, to możemy kosz na śmieci gdzieś tu ustawić. Czyli to rzeczywiście poprawia im nastrój. Mogę całą bazę zaspamować koszami, byśmy mieli 300 punktów. I zużyte tylko części mechaniczne. Laleczki nie, niestety nie. No tutaj zioła, widać, że warto by było w przyszłości może się skupić w większym stopniu właśnie na tych grzybach, ziołach. Tu akurat nie wiem, czy nie dałem ciała trochę na zasadzie, że szło to znaleźć w lesie tam, biegając trochę więcej. 40, 20. Zróbmy stół, tak jadalnie czy coś. Może tego typu sprawy to gdzieś... O, tu będzie nasza stołówka. Kantyna. Igor, jakoś to tu zrobimy z klasą. Czyli tak, mamy stolik. Oliwier znaczy się. Zagrzybiałe fotel nie wchodzą w grę. Krzesełka, no takie po 20. No to w sumie podobny układ jak z koszem, tylko to już tak bardziej sensownie wygląda. Na stół jak w tym, jak w szkole, tak. Obróć w prawo. Damy cztery krzesełka, już się powinna trochę sytuacja poprawić. No cieszę się, że wynieśliśmy z tej nocy tyle rzeczy. Choć teraz może trochę żałuję, że no bardziej nie analizowałem tej okolicy. Niewiele nam zabrakło, żebyśmy sobie racje żywnościowe codziennie tutaj gdzieś zafundowali. No, ale wiemy, na czym się skupić w przyszłości. Ta jakość powietrza trochę mnie martwi, ale nic w tym temacie nie zdziałamy w najbliższym czasie. No postawiłbym wam telewizor, ale szkoda prądu. To już lepiej chyba w inny sposób te części wykorzystać. Elektronika. Zwykły radioodbiornik odbiera muzykę i inne audycje. Kto by pomyślał? No, może trochę zaszalejemy. Postarali się tutaj. Mamy jeden radioodbiornik u góry, ale... I fajnie by było mieć lampę. Co prawda ona zużywa prąd. Minus 20, minus 10. To lepsze takie na minus 10. Gdzie te lampy? To ona nie powinna na suficie być? To taka... Nie wiem, jak ona do końca działa, ale wygląda na to, że chyba będzie działać. To będzie... Czy faktycznie może taka naziemna? Jeżeli wstawimy jeszcze jeden kosz gdzieś tutaj pod schodami, no nie dorobiliśmy się jeszcze zlewu ani tego typu rzeczy, no to, o, albo tu ładnie by wyglądał, tylko nie wiedzieć, czemu nam nie pozwala. A, to przy biurku, przy stoliku. To już jesteśmy na zero, tak? Mimo, że gdzieś ten komfort życia nie wyglądał najlepiej. No, laleczki z grzyba nie chciałbym robić. Trochę szkoda mi. Nie wiem, jak to wpływa. Beczka, można na niej usiąść, złapać oddech i poczuć się nieco lepiej. Ale... A nie, no ta substancja chemiczna wydaje się całkiem spoko. Znowu nie chciałbym spamować koszami w bazie, tak? Bo to też tak trochę dziwnie by wyglądało. 1-1. Nie, no substancje chemiczne są nam potrzebne. Wstawimy jeszcze krzesełko tobie, tak żeby było chociaż trochę na plusie. O, a tu nie możemy w tej części świata budować? Chyba, że zrobimy sobie jeszcze tak. Tylko to będzie nam bardziej przeszkadzało. Postaw przy tamtym warsztacie. Chciałbym jednak mimo wszystko, żeby ta baza nabrała takiego fajnego wyglądu, tak? Nawet jeżeli to nie ma jakiegoś sensu większego, to niech to wygląda całkiem realnie. A przy okazji niech się chłopaki cieszą. Tu mamy krzesełka do roboty, tam też.
No krzesła są w tym momencie takie najbardziej neutralne, tak, jeżeli chodzi o ich konstrukcję. Lampy się opłaca? Chyba się nie opłaca. Dobra. A te z grzybem krzesła ile? Też 20. Tylko mniej części mechanicznych. Wygląda na to, że chyba będziemy mieli później sporo grzybków, tak. Fajnie by było im stworzyć, ale to zostawimy sobie na następny raz. Stworzyć coś, jakieś łóżka, czy coś ten deseń. Na ten moment, no cóż, mamy nadwyżkę mocy, mamy komfort życia w bazie. Ochronę przed promieniowaniem, miejsce do spania, to wszystko jeszcze będziemy opracowywać. Masz coś do powiedzenia? Ja garżuj z tobą, Igor. A dziękuję. O, trenuj. Efekty. Jakość powietrza w bazie jest zła, co nieznacznie pogarsza stan zdrowia i psychiki współtowarzysza. Tego akurat nie poprawimy, czy nie zmienimy. Ale zobaczymy. Pokaż wyposażenie. Z odpowiednim wyposażeniem moi towarzysze będą mieli większe szanse na powodzenie. Usuń go z zespołu. Może trzeba się rozstać. Pokaż wyposażenie. Wymieniaj się, Oliver. Koniecznie. Jak skażesz. Ty, Oliver, a... Wyposażenie współtowarzysza? To nie jest to nasze? To jest chyba nasze. Bieżące pancerz. Ja bym mu chętnie oddał nasz pancerz. Bo my sobie dorwiemy jakieś inne, czy zrobimy sobie. Bieżąca broń. I ty tak bez pistoletu chodzisz? Nie no, jeden gnat jest nam potrzebny. Ale dostał chociaż pancerz, więc... powinno być coś dobrego dla niego. No dobra. No dobra, stan fizyczny, psychiczny. No jest jak jest, po prostu. Myślę, że co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Można by było iść spać, zastanawiam się, czy coś odrzucić to. Ale nie, chyba kieszenie mamy w miarę fajnie uzupełnione. Płyta. Lepsze to niż nic. Czyli tak, czyli mamy na sobie, tak. Jakąś płytkę, weź tutaj ten alkohol, posortuj tu. Solo uspokajające, jak będzie trzeba, to jeszcze się tam wyposażymy na zewnątrz. I amunicja, ale tak wspomniałem, amunicję warto nosić, bo jak widać u handlarzy ma to jakąś wartość. Nie wiem, to substancja palna. Ile możemy mieć na jednym slocie, tak? Czy to wszystko jest ograniczone tylko przez te kratki? Bo jeżeli tak, no to nie ma problemu. Gorzej, jeżeli mam ograniczony udźwig. Ale wydaje się, że tutaj też tak dużo tego nie będzie. Pójdę zrzucić część tych rzeczy do szafki i widzimy się tu przy łóżku. No to mamy już wszystko. Możemy kłaść się spać. Czy na pewno chcesz zakończyć dzień? Tak, nic lepszego nie zrobimy. A tym samym w kolejnym dniu będziemy mogli się spotkać w następnym odcinku i zobaczymy, co nas tutaj czeka. O, to chyba jest ten hełm cały, tak? Sprawdź. Rядne. Дело всей моей жизни. Пока что прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Таню, как в мифе. Одиссея, нить Ариадны приведет меня к истине. Я надеюсь. Nie wiem, czy czegoś podobnego nie mieliśmy w Get Even. Być może to jest jakaś forma easter eggu. Ale okej. Okay. W tym miejscu robimy sobie przerwę, jeżeli chodzi o ten odcinek. I w następnym wyruszamy na przeszpiegi nowych terenów. Teraz z wytrychami, więc wygląda na to, że będziemy mogli wyciągnąć bardzo fajne przedmioty, których na przykład ostatnio nie mogliśmy zabrać ze sobą. A jak widać, tam była i broń, i drogocenne rzeczy. To i wiele więcej już wkrótce, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.